slajdy. Szanowni Państwo, zostałem poproszony, żeby wygłosić takie kilka słów na temat jak odpowiedzieć na wyzwania współpracy biznesu z nauką. Gdyby poproszono o to, żeby powiedzieć o samych wyzwaniach, to pewnie wystarczyłoby kilku dni, bo narzekań i różnego rodzaju strategii rządowych i uczelnianych było na ten temat mnóstwo. Ale postaram się zaproponować Państwu jakąś jedną z moją autorską tak naprawdę formułę znalezienia odpowiedzi. Na wstępie zaznaczę, że jestem chyba takim elementem, który Państwa dzieli znam, który właśnie w tym momencie się zaczyna i powinien skończyć moje wystąpienie 10 minut temu. Dlatego postaram się to zrobić bardzo jednak szybko. Zacznę od takiego cytatu, który przeczytałem 3 tygodnie temu mniej więcej z profesora Woszczana w Gazecie Wyborczej. Szczególnie ta druga kropka była dla mnie interesująca. Myślałem właśnie o tej naszej konferencji, czytając to, trzeba zdjąć z nauki szatę magii, zlikwidować barierę, która oddziela naukowców od innych ludzi. Trochę tak jest, że świat nauki funkcjonuje za taką zasłoną magii. Naukowcy w społeczeństwie są postrzegani jako pewnego rodzaju szamani, można by powiedzieć, którzy zajmują się rzeczami magicznymi, niezrozumiałymi dla ludzi. Profesor Woszczan tłumaczy, że to jednak w dzisiejszych czasach nie za bardzo funkcjonuje i świat idzie w innym kierunku. Ja postaram się trochę temu wyzwaniu podobać w czasie tej krótkiej prezentacji. Czy mam do tego jakieś uprawnienia? Pewnie takie jak każdy inny obywatel, który się zastanawia nad tym, w jaki sposób ułatwić funkcjonowanie gospodarki, nauki, społeczeństwa, administracji, rządu, formy całego naszego społeczeństwa. Dodam tylko, że z kolei z otwartym oprogramowaniem, ze środowiskiem jest związany pewnie najbardziej od jakichś 5-6 lat, kiedy to uczestniczyłem w bitwie, tak zwanej bitwie na temat patentów na oprogramowanie w Parlamencie Europejskim, a później promowaniu standardu ISO 26300. Nie wiem, czy ktoś wie, co to jest ISO 26300. Wie ktoś? Nie wiem. To jest ODX tak naprawdę, czyli Open Document Format, obejmujący poszczególne rodzaje dokumentów. W bitwie zakończonej sukcesem, także to jest jakby mój jakiś związek z Państwa środowiskiem. Także budowaliśmy razem z kolegami Koalicję na rzecz Otwartych Standardów, pokrewną organizację wobec otwartego oprogramowania. Mam mówić z perspektywy biznesu, tak w każdym razie jestem przedstawiony. Chciałbym jednak też takie zastrzeżenie, że mówię w imieniu własnym przede wszystkim. Nie należy tego, co mówię, rozumieć jako poglądów różnych organizacji czy firm, które mogę reprezentować na zewnątrz. Dzisiaj mówię do Państwa jakby w swoim własnym imieniu przede wszystkim. Wyjdę od tego, tak naprawdę, co łączy biznes, co łączy różne rodzaje biznesu. One są, tak jak Państwo widzicie, jest ich wiele. Łączy je przede wszystkim to, że ktoś płaci za wytworzoną wartość, którą w tych różnych modelach się dla kogoś wytwarza. To jest pewien wspólny mianownik. W biznesie przede wszystkim myślimy w kategoriach tego, żeby jak rozwiązać czyjś problem, bo jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, to prawdopodobnie nie będziemy mogli sprzedać tej wartości, którą możemy komuś dać. Tak samo różne typy klientów, jakie by one były. Są różne ich podziały, nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo rzeczywiście nie ma to czasu. Natomiast to, co ich łączy, tych klientów, różne typy klientów, łączy to, co z kolei kupują, czyli płacą za wartość, która została wytworzona dla nich. Więc co to jest ta wartość? Wartości generalnie, przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, że wartość powinna być konkretna. Czyli tak jak mój przedmówca, ja byłem bardzo pod wrażeniem tego, że przedstawiciel świata nauki potrafił pokazać tak różne konkretne wartości, które zaproponował swoim klientom. Nie wiem, jak na przykład dostęp do tych web konferencji, czy wielu innych konkretnych usług, które dla konkretnego odbiorcy stanowią wartość, bo rozwiązują jego problem, na przykład w dostępie do jakichś informacji, czy w komunikacji między różnymi naczyniami.
Podobnie jest w biznesie. No wszystko, co robimy, dotyczy stworzenia wartości. Przez wartość oczywiście, że pozwoliłem na taką definicję wartości, jest coś takiego jak miara wielkości fizycznej, tym się nie zajmujemy. Natomiast taka definicja sensu largo, wartości, która ma dane znaczenie, to jest coś, co jest przez kogoś postrzegane jako szczególnie ważne. A wartość jest tym ważniejsza i ta wartość jest tym większa, ważniejsze to coś jest od innych przedmiotów. Całą teorią wartości zajmuje się oczywiście osobna dziedzina nauki, którą jest aksjologia, natomiast z naszego punktu widzenia wymienię tylko tak jak trochę abstrakcyjne w tej chwili różne rodzaje wartości. Cały czas jakby mając w pamięci to, że zastanawiamy się nad konkretnymi wartościami, rozwiązują konkretne problemy. Natomiast można je postrzegać w różnych typologiach. Od naukowych, takich jak prawdziwość, neutralność, tak? Postęp to jest to, co naukowcom przynosi, co dla nich stanowi wartość. Poprzez różne takie jak etyczne, interpersonalne, estetyczne, piękno, harmonia, aż po hedonistyczne, takie jak przyjemność, materialne, bogactwo, posiadanie, zamożność, zysk. To są różnego rodzaju wartości, które dla różnych środowisk, dla różnych ludzi w ogóle mają różne znaczenie. Nie można powiedzieć, że jest coś takiego jak wartość obiektywna. Dla każdego odbiorcy, dla każdego człowieka co innego jest wartością, każdy sobie inaczej w swojej kręgosłupie moralnym, już tak buduje sobie swój kręgosłup oparty o pewną hierarchię tych wartości. Pozwoliłem sobie też zupełnie bez żadnych badań pod spodem, tylko z własnego jakby doświadczenia i z własnej intuicji, rozumienia życia, przedstawić taki zestaw wartości, które są według mnie szczególnie istotne dla środowiska naukowego. Z różnych typologii. Pierwszy to jest typ, właśnie to są wartości naukowe oczywiście. Drugi typ to są wartości intelektualne. Poznanie, logika, prawda? Precyzja jako jedna z wartości profesjonalnych. No i wreszcie tutaj mam taki zestaw wartości emocjonalnych. Naukowców jest nim bezpieczeństwo transakcyjne i niski koszt. To z tego względu, no to mówię, że jeżeli ktoś się chce wytworzyć dla środowiska naukowego, to strasznie ważne, w każdym razie z moich doświadczeń osobistego, jest to, żeby to było tanie i żeby to się dało łatwo przeprowadzić przez proces zamówienia publicznego i żeby po prostu, no w zasadzie nic innego nie jest tak istotne, jak to, żeby to było, żeby to miało najniższą cenę, wtedy będzie to najłatwiej kupić. Jest to, natomiast no, jakby co leży podstaw, no leży pewnego rodzaju obawa przed kontrolami, audytami. Na końcu zawsze na tej rozmowie pojawia się prokurator, nie będziemy tutaj się przecież poddawać pewnych jakimś ryzykom. Więc to jest to jedna z wartości emocjonalnych. No i teraz jak biznes, jak ja jak przedstawiciel firmy na przykład rozmawiam ze światem nauki, to zastanawiam się co, jak ja mogę Państwu coś zaoferować, co będzie miało dla Was wartość, tak? Bo inaczej przecież nie sprzedam czegoś. Na tym polega cały proces właśnie postrzegania, cały sposób postrzegania świata przez biznes, żeby tworzyć wartość, za którą ktoś zapłaci. Także nauka. To, co biznes może tworzyć dla nauki, no to jest w sumie oczywista rzecz i ona odpowiada tym wartościom, które przed chwilą widzieliśmy w poprzednim rzędzie. Odwrotnie teraz spróbuję. Jakie wartości są najczęściej istotne dla sektora przedsiębiorstw, czyli dla biznesu? Oczywiście najistotniejsze będą te, które są związane z wartościami typu materialnego. Później wartości typu profesjonalnego, związane z jakością pracy kadry menedżerskiej. No i na końcu pewnie także, przecież nie jest to żadnej kierunkowane hierarchie, ale na końcu także wartości typu intelektualne. I teraz, jak Państwo pytacie, jak odpowiedzieć na wyzwania współpracy biznesu z nauką, to pytanie funkcjonuje od 2 lat co najmniej w sferze debat różnego rodzaju naukowych i rządowych, no to podobnie jak biznes, nauka powinna się zastanowić, jaką konkretną wartość będzie w stanie wytworzyć dla biznesu, tak żeby ten biznes był w stanie za nią zapłacić, powiedzmy, w takim najprostszym modelu. I cóż może wytworzyć? Nowe rynki na przykład. Specjalnie przyznaję tutaj nowe rynki, a nie nowe produkty, ponieważ biznes nie jest koniecznie potrzebuje nowych produktów. To jest pewnego rodzaju mit,
że nauka, że środowisko naukowe tworzy prototypy jakichś produktów, które biznes potem będzie sprzedawał. Nie. Biznes nie jest zainteresowany nowymi produktami. Jeżeli jest, to sam potrafi je sobie wytworzyć. Jest natomiast zainteresowany innowacjami tych produktów, które są, rzeczywiście. Jest zainteresowany oszczędnymi materiałami, ponieważ dzięki temu obniża koszty swojej produkcji. Jest bardzo zainteresowany innowacjami procesu produkcyjnego, które pozwalają mu optymalizować swoją organizację pracy. Jest wreszcie, to akurat jest dla nauk humanistycznych istotne rzeczy, jest zainteresowany tłumaczeniem rzeczywistości, ponieważ sam często nie ma na to czasu i tak naprawdę chciałby rozumieć, dlaczego klienci w skali masowej zachowują się tak, a nie inaczej, dlaczego poddają się takim trendom, a nie innym. Oczywiście są menedżerowie tacy jak Steve Jobs, którzy mówią, że nie potrzebują żadnych badań i intuicyjnie potrafią pomyśleć, że iPada i iPoda i to po prostu się sprzedaje, bo oni tak mają taką intuicję, no ale oczywiście nie jest tak zawsze i to tłumaczenie rzeczywistości też jest bardzo realną wartością, który biznes rozkupuje od świata nauki. Chcę się zmierzyć tutaj przy tej okazji z takim mitem na temat patentów. W Państwa środowisku to nie jest jakby specjalne wyzwanie się z tym mitem mierzyć. Natomiast zastanówmy się pokrótce, co to jest patent i dlaczego w takim, no wszędzie, myśmy się już zamawiali w środowiskach politycznych, rządowych, patent jest mianikiem innowacyjności. Tak? Jeżeli ktoś nie potrafi patentować, to znaczy, że no, nie jest innowacyjny. No, IBM, który jest największym patento, nie wiem już sam, czy dawcą, czy biorcą, patentodawcą chyba, świata od 15 lat, no, jest postrzegana jako firma innowacyjna, bo to jest taki miernik, chociaż też ta firma konkretnie akurat w największym stopniu uwalnia te patenty, ponieważ sama uznaje, że nie jest miernikiem innowacyjności to, czy coś jest opatentowane, czy nie. Wręcz przeciwnie, często może tą innowacyjność przecież ograniczać, no ale to Państwo wiecie o tym najlepiej. Co to jest patent? Patent to jest ogłoszenie światu, co wymyśliliśmy. To jest istota. To po prostu ogłaszamy, wszystkich informujemy o tym i dzięki temu uzyskujemy monopol w Polsce na 20 lat na prawa do tego pomysłu jakiegoś swojego, który mamy i tyle. Czym jest patent? Nie jest. Nie jest jakimś strumieniem dochodów, który przyjdzie do naszego portfela w związku z tym, że wymyśliliśmy fajny pomysł. Nie jest to. Publikacja. Alternatywa wobec patentu to jest właśnie opublikowanie pewnego pomysłu tylko po to, żeby nikt inny go nie opatentował, żeby się zabezpieczyć przed tym, że ktoś jakby będzie podążał naszym śladem i opatentuje to, a my coś, co my, nad czym my też pracujemy i nie będziemy mogli sami korzystać tak naprawdę z dorobku. Wydaje się tutaj dużo ciekawszym rozwiązaniem. To, co jest rzeczywiście wartością, o której się często mówi, to jest komercjalizacja. Jeżeli już decydujemy się na patent, to powinniśmy to robić przede wszystkim w ten sposób, żebyśmy w stanie byli monitorować rynek światowy, czy ktoś tego patentu nie łamie, a po drugie mieć siłę prawniczą, prawną, tak? W sensie siłę kancelarii prawnych, którzy pracują nad tym, żeby tego patentu bronić na całym świecie. I wreszcie, co chyba jest najsensowniejsze, potrafić nawiązać dialog ze środowiskiem biznesu, takim, aby to biznes ten patent zaczął komercjalizować. Bo tutaj się tak naprawdę pojawia dla Państwa jako naukowców możliwość stworzenia wartości takiej ekonomicznej na patencie. Wtedy, nie wtedy, kiedy to po prostu gdzieś zamieścicie w tych dziennikach patentowych, wtedy, kiedy znajdziecie partnera biznesowego, który swoją wielką sieć sprzedaży tak naprawdę i swoich klientów dorzuci do Państwa pomysłu, tak aby z tego stworzyć projekt dochodowy. Teraz mając to na uwadze, chciałbym przedstawić taki krótki slajd, który pokazuje, że kiedy połączymy te dwa wcześniejsze, które Państwo pamiętacie, to zaczynamy mówić o tak naprawdę coraz większej współpracy między biznesem a nauką. Nie ma już tutaj, ten pieniądz staje się coraz mniej istotny tak naprawdę. Zaczynamy wymieniać się wartościami pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Zaczyna się także obrót produktów, ludzi i to koło zaczyna się kręcić coraz szybciej. Chciałbym do tego dodać teraz sektor publiczny, z tego względu, że mam takie przeświadczenie, że największa potencjał współpracy między tymi dwoma ośrodkami, czyli nauką i biznesem, jest wtedy, kiedy oni mogą pracować razem na rzecz kogoś trzeciego, a
nie tylko sobie nawzajem własne wartości adresować. Tutaj wymieniłem takie kilka takich z kolei wartości, które są istotne dla środowiska publicznego, sektora publicznego. Moim zdaniem bezpieczeństwo, ład i porządek to są wzięte z Konstytucji Rzeczypospolitej trzy obowiązki obywatelskie. Bo praw obywateli mają, w Polsce jest ponad 20 artykułów o prawach, jest na ten temat obowiązków są wymienione te trzy, czyli trzeba bronić ojczyzny, trzeba przestrzegać prawa i trzeba dbać o przyszłość pokoleń, zachowując dobrobyt środowiska naturalnego. Czyli to są takie wartości socjocentryczne, wartości z kolei polityczne, władza, wolność, samostanowienie, to także na przykład subsydiarność, czyli podmiotowość samorządu wobec władzy centralnej, tak aby ten samorząd był właściwy do podejmowania decyzji. Bezpieczeństwo transakcyjne to podobne koszty emocjonalne, wartości emocjonalne jak w sektorze nauki. No i tutaj są z kolei też inaczej określone wartości profesjonalne, czyli praworządność, rozwój i nowoczesność. Też proszę zwrócić uwagę, że tutaj rozwój pojawia się zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze przedsiębiorczym, a w sektorze naukowym wymieniłem bardziej postęp. To są jednak też inne wartości. No i teraz, patrząc na zegarek, próbuję szybko zderzyć współpracę tych dwóch środowisk poprzez to obracające się koło, które mogą sektorowi publicznemu przedstawić konkretne rozwiązania, które adresują jego potrzeby. Staram się tutaj być bardziej konkretny niż wcześniej, czyli w systemie bezpieczeństwa. Jest taki jeden projekt organizowany przez Polską Akademię Techniczną razem z firmą Wasco, który właśnie proponuje rozwiązania w zakresie kryptografii dla administracji rządowej, dla MON-u, dla rozwoju. Bardzo ciekawy projekt. Monitoring przeciwpowodziowy. To znowu potrzeba związana z władzą wewnętrznym, też zagrożeniem zewnętrznym, bo przecież żywioły są pewnego rodzaju zewnętrznym zagrożeniem wobec państwa. Znowu, projekt, który powstaje we Wrocławiu, który polega na współpracy biznesu z nauką, który polegać ma na włożeniu sensorów do falów przeciwpowodziowych, tak aby można było i potem analizowania danych z tych sensorów, tak aby można było przewidywać, gdzie, kiedy nastąpi pęknięcie falu w sposób bardziej naukowy niż to się dzisiaj odbywa, bo dzisiaj to strażacy na podstawie galaretowatości gruntu stwierdzają takie ryzyka. Właśnie o innowacji, prawda? Zielone technologie, inteligentny transport, to z kolei potrzeby ochrony środowiska, komunikacja z obywatelami. To tak w przedmówce też dużo mówimy o tego typu projektów. Myślę, że to bardzo dobre przykłady, które będą szukać lepsze. No i teraz jeszcze to wolne otwarte programowanie. Na tyle, na ile mogę i potrafię, czuję się na siłach, to określiłem takie akurat wartości, które moim zdaniem Państwu przyświecają. I pojawiła się po raz pierwszy w tej całej typologii wartość o charakterze hedonistycznym, którym jest przyjemność, a wchodzimy dlatego, że mam takie wrażenie, zresztą o tym też premier Pawlo mówił przede mną, że Państwo wiele robicie dlatego tak zwanego fun factor, tak? Dlatego, że to jest po prostu fajne, to sprawia Państwu przyjemność. No oczywiście inne wartości. Teraz jakby byśmy dodali ten wymiar wolnego, otwartego programowania do tego tak zwanego złotego trójkąta biznesu, nauki i rządu, to Państwo musicie się zastanowić nad tym, jaką konkretną wartość możecie przedstawić dla poszczególnych ewentualnych potencjalnych klientów. No i tutaj wymieniłem takie najprostsze, ale dzisiaj mnie zainspirował premier Pawlak, mówiąc o tym sposobie wykonywania wyborów lidera metodą Schulza. Myślę, że nie wiem, czy to jest do zastosowania, tak jak premier mówił, do sektora publicznego, ale myślę, że na pewno do sektora właśnie biznesu stosowanie takiej metodyki przy wyborze liderów projektu jest czymś bardzo ciekawym i myślę, że spokojnie do zastosowania właśnie bardzo dobrze adresuje tą potrzebę naszą biznesową innowacji samego procesu wytwarzania, innowacji procesu pracy.
co jeszcze możecie dostarczyć? Oczywiście, no, otwarte szkoły, transparentność, myślę przede wszystkim, to jest też bardzo ważne dla rządu. Ale to sami musicie się na tym zastanowić. Ja bardziej po prostu chciałbym w połowie pod tą prezentacją przedstawić pewnego rodzaju szczególny nacisk na właśnie te wydarzenia, które wartości. To jest jeszcze taki ostatni slajd, już temat tego, jak budować w czasie tą wartość. Mamy też pierwszy etap, który jest wspólna nauka partnerów. I tutaj mamy demonstrację, czyli proof of concept, tworzenie pilotażowych prototyp. Ważne jest, żeby już na tym pierwszym etapie określić jakieś KPIs, tak? Czyli jakiś istotny wskaźnik, mierzalny, fizyczny, którego wartość zostanie ulepszona, czy to podniesiona, czy obniżona, jeżeli to jest wskaźnik, w wyniku prowadzenia tego pierwszego wdrożenia pilotażowego. Później, jeżeli to się uda, to mówimy o, to pewnie zajmie 6 miesięcy, później 12 miesięcy to jest już kolejna konkretna praca, jakieś wdrożenie realne, w pełni produkcyjne, potem utrzymanie gwarancyjne, także ewaluacja wartości. To jest największy przyrost wartości tego projektu, także to widać na tej fali. Coraz więcej tych KPI się pojawia, coraz więcej pomagamy właśnie pomagać w rozwiązywaniu problemów. KPI to właśnie to są takie fizyczne miary wartości, które właśnie, czy to jest obniżenie kosztów, czy to jest wzrost rentowności, zwiększenie zysków, czy też jakieś inne, które mogą przychodzić, no bo na przykład większa płynność ruchu samochodowego na danym odcinku. To ważne, żeby mierzało. No i wreszcie trzecia miara, to już po wyrzędzie, wspólna refleksja i próba wynalezienia kolejnego typu, zaczyna się rzeczywiście najbardziej kręcić. To na potrzeby kamery. To w zasadzie tyle. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że za bardzo tego nie odciągnąłem. Zreściłem się w 50% przyznanego czasu.